10 lat małżeństwa. Oczywiście gratuluję i powiedz mi w takim razie, jak wam się udaje być tak dobrym, zgranym małżeństwem, bo w show biznesie to jest jednak rzadkość. Mimo że połączył nas show biznes, to tak naprawdę połączyła nas wielka przyjaźń i doświadczenie na parkiecie, które zdobyliśmy, jakby łączy ludzi, mam wrażenie, na zawsze. Jesteśmy partnerami nie tylko na parkiecie, ale też i w życiu. I jakby to jest chyba nasz sukces, że jesteśmy wobec siebie mocno partnerscy. Rozumiemy swoje potrzeby, swoje pasje, swoje charaktery, które są różne. I jakby podejmując decyzję o ślubie, jakby jasno wiedzieliśmy, że patrzymy w jednym kierunku i do dzisiaj trzymamy się tego postanowienia. No właśnie, a czy na przykład jak obserwujecie ten show biznes i widzicie, że niektóre pary, które się rozstają bądź schodzą, to robią to wszystko tak, że za pomocą mediów, to was to trochę dziwi? Jako takie małżeństwo zgrane i takie, które tak naprawdę, no nazwijmy to po imieniu, nie pierze brudów na zewnątrz. Wiesz co, myślę, że to jest mocno indywidualna sprawa. Jeśli ktoś potrzebuje rozgłosu, no to to jest najlepszy sposób, żeby było głośno, ale potem trzeba sobie zdać sprawę z tego, kto tak naprawdę może na tym najbardziej ucierpieć. Najczęściej są to dzieci. Więc mam nadzieję, że nigdy nie przyjdzie mi rozstać się z moim mężem, ale gdyby nastąpiła taka ewentualność, na pewno nie prałabym brudów publicznie.